Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj porozmawiamy sobie dokładnie już o SSJ4 Gogecie i o nowym Omega Shenronie. Już wiemy praktycznie wszystko, znamy leader skille, pasywki, super ataki itd., itd. Także jeżeli was to interesuje, to naprawdę zostańcie do końca, bo będzie dużo ważnych informacji, a postaram się to przekazać jak najszybciej się da, żeby nie było po prostu długiego filmu. Także zaczynamy. Ok, jestem teraz na Reddicie, gdzie są większość informacji jest po prostu w jednym miejscu poukładana, więc się wygodnie tutaj szuka. Zacznijmy może od SSJ4 Gogety i będziemy lecieć po kolei, co tam mamy o nim informacje. Więc tak, SSJ4 Gogeta, jak wiemy, jest typem tech. Leader skill. Zacznijmy od leader skilla, bo leader skilla nie było wiadome. Characters that belong to the fusion category, czyli postacie, które należą do kategorii fuzja. Kategorie są na japońskiej wersji gry. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to obejrzyjcie sobie mój filmik. Na końcu filmu będzie odnośnik do tego, gdzie możecie kliknąć na ekran i pojawi się filmik z kategoriami, bądź wstawię w opis filmu, w opis tego filmu filmik do poradnika, co to są kategorie i tak dalej. W każdym razie kategorie są na japońskiej wersji gry i jeżeli postać należy do kategorii Fusion, to dostaje plus 3 ki, HP i atak i defensywę plus 150%. Jeżeli nie należy do kategorii fuzji, to postacie tech dostają plus 3 ki, HP, atak i defensywę plus 50%. Jeżeli tak się zdarzy, że postać jest typem tech i postać jest typem fusion, to dostaje tylko bonusy z kategorii, czyli z fusion. Tu jest pewna nieścisłość, bo global nie ma kategorii, oraz nie zostały one zapowiedziane na globalną wersję gry, te kategorie, więc są dwie opcje. Albo z update'em, gdzie wejdzie Gogeta i tak dalej, dostaniemy już te kategorie i też będziemy mieć to, co Japońce. Albo druga szansa jest taka, że zdejmą nam tak naprawdę tą restrykcję, czyli zdejmą nam kategorię i tak czy inaczej będziemy dostawać tego leader skilla, czyli na przykład dla wszystkich plus 3 ki, atak, HP i defensywa plus 150%, więc to by było mega, mega ciekawe. Nie wiem, jak to zrobią, chyba że dla globalnej wersji dostaniemy nagle coś innego i inaczej by wyglądały te karty, ale to by było dziwne. Także nie wiadomo, czy dostaniemy w update'cie kategorię, które przed chwilą przecież japońska wersja dostała i będzie wszystko ok, czy może zdejmą nam właśnie ten ogranicznik do kategorii i wszyscy będą dostawać taki bonus. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jeżeli na przykład by zdjęli nam tą restrykcję z kategoriami, to ta karta by była kosmiczna po prostu. Tyle mogę powiedzieć. W każdym razie tak czy inaczej jest fajnie, ale jest parę nieścisłości. Wejdźmy może w kategorię Fusion i zobaczmy, jakie to są karty. Przypominam, to jest Leader Skill SSJ4 Gogety. Tutaj macie karty Fusion. Będę po kolei przewijać, żebyście sobie zobaczyli. Jeżeli nie zdążycie, to zróbcie sobie pauzę. Także zobaczmy, jakie tutaj są karty. I na pewno czegoś wam będzie brakować. Paru kart. Ale zaraz wam o tym opowiem. Ok, widzimy różnych SSJ, jakieś tutaj właśnie fuzje, bo o to tutaj chodzi. Nowy SSJ3 był. Tutaj jakieś fuzje z gierki. Gogeta Int, czyli to jest dla Japońca, bo u nas nie ma jeszcze tych kart. I sam Gogeta SSJ4, także to jest kategoria Fusion. Na pewno to, czego nie ma, to tak. Nie ma fuzji poprzez kolczyki. Czyli Super Vegito, Vegito Blue odpadają. Nie ma ich w tej kategorii, więc oni bonusów takich wielkich nie dostają. Niestety, bo tutaj chodzi o Fusion, to oznacza, że chodzi o kategorię scalenie poprzez taniec, więc nie ma postaci z fuzji z kolczykami, więc to jest na pewno wielki, wielki zawód. Kolejna sprawa, myślę, że możemy przejść do pasywki, to już omawiałem. Plus 120% do ataku, Gogeta dostaje. Extreme Type Enemy Attack i Defensywa minus 20%, czyli typy przeciwnicy Extreme minus 20% atak i defensywa. Duża szansa na ominięcie i skanterowanie tego super atakiem. Coś jak SSJ4 Vegeta i Goku, tylko że większa szansa. Super atak to mówiliśmy, to może sobie daruje. I Gogeta SSJ4 należy do kategorii Fusion, to jest ta, która wam pokazywałem, i do kategorii Shadow Dragon Arc.
Pokażę wam, co jest w kategorii Shadow Dragon Arc. Albo nie, to zobaczymy zaraz, bo to będzie przy Omega Shenronie, więc okej. Okay. Linki to tutaj macie pokazane i pokazywałem to też we wcześniejszym filmiku, omawiając Omega Shenrona i Gogetę. Okej, okay, przejdźmy do Omega Shenrona. Omega Shenron jest fizyczny, leader skill, character that belong to the Shadow Dragon Arc, czyli postacie, które należą do kategorii Shadow Dragon Arc, dostają plus 3 ki, HP, ataki, defensywa plus 150%. Czyli tak samo jak u Gogety SSJ4, tylko będą to inne postacie, zaraz je zobaczymy. A jeżeli nie są to postacie z kategorii, to fizyczne typy dostają plus 3 ki, HP, ataki, defensywę plus 50%. Zobaczmy sobie może, jakie postacie są w Shadow Dragon Arc kategorii. Będę przewijać powoli, także zobaczcie sobie. A zaraz omówimy. Wszystkie oczywiście smoki są, jakieś Omega Shenrony, macie SSJ4 Vegeta, tutaj jest jakiś Pan Trunks, SSJ4 Gogeta, Syn Shenron, to jest ten nowy Omega, sorry, ale Syn Shenron też powinien gdzieś tu być, nie? Tak, tutaj jest Syn Shenron i na samym końcu nowy Goku, który ma Dokana do SSJ3 najwidoczniej. W każdym razie tak. Pierwsza sprawa, tutaj jest nowy Omega Shenron. Jeżeli się nie mylę, po Dokanie on jest Omega Shenronem. Czyli bardzo możliwe, że będzie można farmić super atak nowego fizycznego Omega Shenrona, dając mu postać Agility Omega Shenrona i będzie się wbijać darmowo super atak. Zobaczymy, czy tak będzie, ale to jest bardzo możliwe. Druga sprawa, macie tutaj Gogeta SSJ4, także Omega Shenron nowy na lidera. Gogeta SSJ4 może jak najbardziej wbić do teamu, ponieważ jest w tej kategorii Shadow Dragon Arc. Później macie SSJ4 Vegeta jako Shadow Dragon Arc, więc ci co mają SSJ4 Vegeta, to super, bo idealnie będzie pasował do teamu z nowym Omega Shenronem. I kolejna sprawa, na pewno zauważyliście, że tutaj nie ma SSJ4 Goku. W każdym razie najwidoczniej uznali, że Goku nie był tak jakby w tej kategorii, nie jest w tej kategorii Shadow Dragon Arc. Nie wiem dlaczego Vegeta jest, może dlatego, że po prostu jego przemiana się później pojawiła, a Goku wcześniej się przemienił w SSJ4 i może dlatego go nie ma. W każdym razie tutaj nie ma SSJ4 Goku. Tak samo nie ma go w kategorii, jak widzieliście, z SSJ4 Gogetą. Więc Goku ani tego bonusu dostać nie dostanie. Więc tak naprawdę Goku SSJ4 może być w teamie z SSJ4 Gogetą. Podejrzewam, że lepiej się spisze jak najbardziej, bo wiadomo, Saiyanie, Linki i tak dalej. Ale ani bonusu z fuzji, czy z kategorii, ani bonusu dla tech typów nie dostanie. Więc SSJ4 Gogeta żadnych bonusów SSJ4 Goku nie będzie dawać. Także to jest troszeczkę porażka według mnie, bo ja na przykład Vegety nie mam, a mam Goku. I już mi się na przykład Goku praktycznie nie przyda do tworzenia tych teamów. Swoją drogą, jak widzicie, nowy Omega Shenron ma świetne postacie w tej kategorii. Na przykład Syn Shenron, SSJ4 Vegeta, Trunks Strength, SSJ4 Gogeta, tutaj nowy Goku. Także, no nie wiem, według mnie kategorie albo są na równo, albo kategoria Omega Shenrona wygląda lepiej, bo ma po prostu fajniejsze, silniejsze karty. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, co będzie dla globala, czy będzie kategoria, czy co to będzie. Następna sprawa to jest pasywka. Pasywka, atak plus 120%, to już mówiliśmy. Wszyscy przeciwnicy, atak i defensywa minus 20% i launches an additional attack, czyli ma dodatkowy atak, który ma szansę na to, że będzie super atakiem. To już też omawiałem, także nie ma co tutaj dużo mówić. Super atak, immense damage i oczywiście mocno obniża defensywę. Tutaj macie do tego linki. Także tak to wygląda, naprawdę. Jestem troszeczkę w szoku z tymi kategoriami. Niby leader skilla ciekawe, ale postacie w tych kategoriach nie za bardzo. Największy zawód to, że ani tu nie ma SSJ4 Goku, więc troszeczkę lipa. Zobaczmy może sobie jeszcze super ataki tylko Gogety i Omega Shenrona po Dokanie. Tu jest Gogety, jeżeli się nie mylę, dokładnie. Ok, super atak SSJ4 Gogety po Dokanie. Także zobaczmy. Tu jest oczywiście przedstawiony counter hit.
który na swoją drogą świetnie wygląda, są te szybkie kopniaki, co w Dragon Ball GT było, że w ogóle przeciwnik nie widzi, co się dzieje, dostaje parę hitów. I teraz super atak. Super. Dwie postacie po blokach. I prawie 2 miliony. Okej, to był super atak. SSJ4 w Gogety, a teraz może weźmy sobie Omega Shenron. Atak Omega Shenrona wygląda bardzo podobnie do zwykłego Omega Shenrona Strength, także nic wielkiego. Tutaj macie Additional Attack. Także na jakichś wielkich tutaj zmian nie ma. SSJ4 Gogety wygląda o wiele lepiej według mnie. I też prawie 2 miliony, także tak to wygląda. No co, mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, co o tym sądzicie. Piszcie, co zrobią dla nas z kategorii. Co myślicie, czy dostaniemy kategorię, czy zniosą dla nas tą restrykcję, zobaczymy. Także zostawcie lajka, subskrypcję i piszcie w komentarzach, co myślicie. Dodatkowo wbijajcie na grupę na fejsie. Link macie u góry, bądź pod opisem, pod filmem. Także dzięki, na razie i cześć.